Dzień dobry. Chciałam Państwu bardzo podziękować, że w czwartek wieczorem jest mnóstwo konkurencyjnych imprez, a Państwo zdecydowali się jednak tutaj przyjść. Mój wykład będzie dotyczył historii politycznej pamięci o zagładzie w latach 44-68. A głównie będzie dotyczył tego, jak w różny sposób próbowano instytucjonalizować pamięć o zagładzie, jak próbowano ją zmieniać i jakie, na co akcenty kładziono. Tudzież jaką wersję tej historii zagłady propagowano. Natomiast zaczniemy w sposób zupełnie nietypowy z tego, co wiem, dla tych spotkań, a mianowicie zaczniemy od trzech filmów, no, trzy różne fragmenty polskiej kroniki filmowej dotyczące trzech różnych okresów. Pierwszy film, mam nadzieję, będzie 45, a potem mam 53, na koniec 68, żeby Państwo już wiedzieli mniej więcej, sami zorientowali się, o czym będzie mowa. W rocznicę bohaterskiej walki powstańców żydowskich z niemieckimi barbarzyńcami odbyło się na terenie dawnego getta w Warszawie odsłonięcie pomnika ku czci poległych tam bojowników. Na uroczystość przybyły liczne delegacje z wieńcami i sztandarami. Wśród pustyni, będącej pomnikiem największej hańby naszego stulecia, złożono hołd bohaterom, którzy żołnierską śmierć przełożyli nad poniżenie człowieczej godności. Rocznicę bohaterskiej walki obrońców warszawskiego getta społeczeństwo stolicy złożyło hołd pamięci poległych. Toczy się bój o naszą i waszą wolność, pisali powstańcy. U stóp pomnika bohaterów getta złożyli wieńce przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Młodzieży Polskiej, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Wojska Polskiego. Powstanie w getcie to piękna i chlubna karta naszej historii. Powstańcy żydowscy zginęli w walce z faszyzmem o nową ludową Polskę. Uroczystości 25. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Społeczeństwo polskie czci pamięć tych, którzy oddali życie w naszej wspólnej walce przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy. Pod pomnikiem bohaterów getta składają wieńce delegacje związków kombatanckich, wojska, Frontu Jedności Narodu, warszawskich zakładów pracy, żydowskich organizacji społecznych i kulturalnych w Polsce. Zdjęcia archiwalne. Getto warszawskie w ostatnich dniach swego istnienia.
Dziś składamy hołd bohaterom getta i żołnierzom polskiego podziemia, którzy ginęli niosąc pomoc żydowskim towarzyszom broni. Przed 25 laty, 19 kwietnia 1943 roku, żydowscy powstańcy wystąpili do walki otwartej, choć nierównej i beznadziejnej. Ich wróg był naszym wrogiem, a ich los naszym losem. W ten sam sposób wymordowano miliony Polaków i tak samo płonęły polskie miasta i wsie. Tych zbrodni nie może zapomnieć ani przebaczyć ich sprawcom nikt, kto żyje na tej ziemi i czuje się Polakiem. Okay. Jak Państwo widzą, to są trzy filmy przedstawiające obchody rocznicy powstania w getcie. Państwo mogą też zobaczyć, jak odbudowuje się Warszawa. Tak? Na pierwszym filmie zaczynając od odsłonięcia pomnika z 1946 roku, który jest dzisiaj trochę taki zapomniany. Widać wyłącznie Morze Gruzów. Tak? Potem mamy pomnik i znowu Morze Gruzów 60. Tak? Ale już się pojawiają jakieś budynki, Muranów się buduje. 68. to jest już mniej więcej to, co znamy. Tak? To jest mniej więcej to, co znamy. Tak jest, Panie Marianie. To jest mniej więcej to, co znamy, jak wyjdziemy z tego budynku na górę. Tak? To jest ta okolica, może drzew jeszcze nie ma, jeszcze nie urosły, ale to jest mniej więcej ten sam obraz. I też widzimy, jak pojawiają się bardzo różne tematy. Tak? W tym pierwszym filmie z 1946 roku, w tej pierwszej kronice, mamy do czynienia tak z pamięcią po prostu powstania w getcie. W 1953 wprowadzone już są nowe wątki, i to są wątki na przykład, to nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jak Łapicki mówi, że obrońcy getta. Tak, znaczy powstańcy w getcie nie byli oczywiście obrońcami getta warszawskiego, tak, ale to już mniej więcej te frazy się zaczynają pojawiać, tak samo jak się pojawia tak wpisanie za waszą i naszą wolność, tak, powstańcy w getcie walczyli za naszą i waszą wolność. No i 68 to były szczególne oczywiście obchody, ze względu na marzec 68, i tu też się pojawia, jest wyeksponowany wątek polskiej pomocy, tak? To znaczy to są obchody nie tylko powstania w getcie, ale również tym, którzy pomagali powstańcom, tak? Polakom. Obchody ku czci to również Polaków, nie tylko Żydów. I to są takie różne tematy, które będą w tym dzisiejszym moim wykładzie przebrzmiewać, ponieważ tak naprawdę polityka dotycząca pamięci o zagładzie w latach 44-68 to jest, przedstawia pewną dychotomiczną wizję okupacji. Tak, ona, to jest coś, co się zmienia, ono będzie inaczej wyglądało właśnie w tym 44, inaczej w tym 68, co jest jasne, ale przede wszystkim to jest taka schizofrenia między bardzo różnymi, wydawałoby się sprzecznymi wątkami. To znaczy od takiego pierwszego pytania, czy zagłada, to była zagłada Żydów, czy też zagłada Żydów i Polaków, tak, i właściwie kto w zagładzie najbardziej ucierpiał. To będzie takie pytanie, które będzie się pojawiało, czy to jest wspólne męczeństwo, czy to jednak nie jest wspólne męczeństwo. Będzie się pojawiało też pytanie o pomoc, tak? To znaczy o rolę Polaków w zagładzie. Tak? I to będzie ten temat też bardzo mocno w pewnym momencie eksponowany. Ale przede wszystkim to będzie też temat, czy zagłada była zagładą Żydów, czy była Żydów Polski, czy w ogóle Żydów, czy to była zagłada internacjonalna, tak? To znaczy, to czy zagłada to po prostu zostanie wpisana we wszystkie rzeczy, które się działy podczas II wojny światowej, co za chwilę zobaczymy na przykładzie Majdanka. Tutaj Państwo mają fragment, to jest pierwszy artykuł, który się ukazał w prasie polskiej na temat obozu w Majdanku. No bo taki cykl reportaży drukowanych w sierpniu 1944 roku, tuż po wyzwoleniu obozu na Majdanku, na łamach dziennika Rzeczpospolita, który wtedy był wydawany, to był organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. I te reportaże pisał Jerzy Putrament. I on ten swój reportaż zaczyna
od pola kapusty, która rośnie wokół terenów obozowych i te pole kapusty, kapusta została zasadzona na potwornych cmentarzyskach, na trupach setek pomordowanych tu ludzi. Pisze dalej, Niemcy doszli do słusznego wniosku, ziemia jest niepewnym wspólnikiem zbrodni, wyda mordercę, przechowa, jeśli nie zwłoki, to choćby szkielety. I zwrócono się do ognia. Tutaj następuje opis krematorium. Za ostatnim polem stoją spalone ściany jakiegoś budynku, którego przeznaczenie na pierwszy rzut oka wydaje się niejasne. Piekarnia, wysoki, kilkumetrowy, gruby, kwadratowy komin. Obok ściany z betonu. Czasem niskie, czasem naturalne wielkości. Kręci się tu sporo ludzi. Wszyscy mają przy ustach i nosie chustki. Zaglądamy przez pierwszą ścianę. Kupa szmat, podartych marynarek, spodni i jeszcze czegoś brudnego. W następnej ubikacji leżą trupy. Są w tym stadium, gdy nie ma już nikt nic ludzkiego. Szczątki czegoś gnijącego sterczą między żebrami i przy kościach udowych. Budynek jest zbudowany z betonu i pokryty deskami. Przeszły tędy litościwe kobiety i rzuciły wiązanki kwiatów. Kwiaty zgniły i na zwłoka zostały z nich tylko długie, szczerniałe włókna czegoś przerażającego. Tam dalej jest opis pieców. I dopiero później, w drugiej części tego reportażu pojawiają się ludzie, to znaczy pojawiają się świadkowie. Ponieważ w pierwszym momencie to jakby dowody mają świadczyć o zbrodni. Tak? No, w przypadku Majdanka i opisów Majdanku, ale także w przypadku dokumentacji fotograficznej, którą wykonano, bo tutaj trzeba sobie uświadomić taką rzecz, że no Majdanek jest pierwszy, tak? Majdanek jest pierwszym wyzwolonym obozem i to jest jakby pierwsze świadectwo tego, co się stało. To jeszcze nie jest ten moment, tak, kiedy nastąpi rywalizacja Majdanek czy Auschwitz. Natomiast prawie natychmiast po wyzwoleniu obozu, to jest 23 lipca 1944 roku, zaczyna działać taka specjalna komisja śledcza, która zostaje przekształcona w nadzwyczajną polsko-sowiecką komisję do badania zbrodni popełnionych na Majdanku. A jednocześnie właśnie zaczyna się dokumentacja fotograficzna, agencja Sovfoto robi zdjęcia Majdanek, ma stać się nie tylko dowodem zbrodni, ale też właśnie symbolem zbrodni. Te zdjęcia zostają przekazane zachodnim agencjom prasowym. Też właśnie w sierpniu powstaje film w reżyserii Aleksandra Forda Cmentarzyska Europy. Pod koniec sierpnia, 25 sierpnia na Majdanku pojawiają się zachodni dziennikarze, którzy mają za zadanie opisać to, co się dzieje i opublikować. Co ciekawe, te opisy są dosyć podobne do tej relacji tych reportaży Putramenta. To znaczy oni opisują dokładnie to, co widzą, mniej opisują to, co mówią świadkowie, którzy przecież tam są, tak? No, są byli więźniowie, tak? To są ludzie, którzy dookoła to widzieli. Oni opisują trupy, opisują rzeczy, tak, opisują dowody zbrodni. Zresztą na marginesie zupełnie w różnych gazetach redaktorzy nie chcieli publikować tych reportaży zachodni dziennikarzy. Na przykład Los Angeles Times opublikował ten reportaż ze zdjęciami, twierdząc zresztą, ostrzegając czytelników, że to może być sowiecka propaganda. Tak? To znaczy te zdjęcia zresztą, jak Państwo widzą, dwa przykłady tych zdjęć to są przykłady opublikowane w magazynie Life 28 sierpnia 1944 roku. No i właśnie to są dowody, tak? To są zdjęcia dokumentów, no i to są zdjęcia puszek z cyklonem B. Tak, oczywiście to przesunięcie, tak, znaczy będzie po wyzwoleniu Auschwitz, ale przede wszystkim po wyzwoleniu przez wojska alianckie takich obozów jak Dachau, Bergen-Belsen, tak, Buchenwald. Tak, no to w tym momencie ta opowieść się zmieni. Na początku właśnie ta opowieść to mają być przede wszystkim dowody, ale też od samego początku, i to widać i u Putramenta, ale też właśnie w tych innych tekstach, tam nie ma Żydów. Majdanek jest miejscem po prostu śmierci ludzi. Tam się nie wymienia, tak, że w ogóle, że tam ginęli Żydzi. Nie wymienia się w ogóle narodowości, że tam ginęli ludzie z Europy. To jest po prostu śmierć ludzi. Żydzi w tym tekście Putramenta pojawiają się raz i tutaj mamy ten cytat. Oni się pojawiają jako więźniowie Żydzi, którzy na rozkaz władz obozowych budują drogi, właśnie budują makietę gotyckiego zamku z cementu, tak, sadzą kwiaty na klombach. To jest ten jedyny moment, kiedy w ogóle
gdzie Żydzi tam są, słowo na rzecz się pojawia. Nawet w opisie, jak oglądamy Cmentarzysko Europy właśnie w reżyserii Forda i tam jest taka scena, właśnie jak pracuje ta komisja specjalna i ona przesłuchuje strażników obozowych. I jeden z tych strażników obozowych właśnie mówi o wypadkach krwawej środy, tak, czyli rozstrzelaniu 18 tysięcy Żydów w dniu 3 listopada 1943 roku. I słychać tam, przebija się przez głos lektora, że on mówi Żydzi, natomiast lektor mówi wyraźnie, tak, że właśnie rozstrzelano ludzi, nie podając zupełnie, tak? nie mówiąc kompletnie o tym, że to właśnie że to byli Żydzi. Zresztą tutaj też trzeba wspomnieć, że nawet taka amerykańska żydowska gazeta, która się nazywa Der Tag i też publikowała te artykuły o Majdanku, nie wspomniała zupełnie o żydowskich ofiarach. Łącznie z tym, że wyjaśnienie było proste, znaczy, bo po prostu na Majdanku w momencie wyzwolenia Żydów nie było, a buty żydowskie od innych butów za bardzo się nie różniły. Natomiast do Lublina trafiają ci Żydzi. Część Żydów zostaje wyzwolona w Lublinie, natomiast przede wszystkim po pozwoleniu Lublina do Lublina przybywają ocaleni Żydzi. I tam dosyć szybko, bo 8 sierpnia powstają właśnie pierwsze organizacje żydowskie, przede wszystkim samodzielny referat do spraw pomocy ludności żydowskiej przy PKWN-ie. Na początku to oczywiście te cele były takie samopomocowe, tak? Chodziło o organizacje, chodziło o pomoc osobom, które przybywały. 10 sierpnia zostaje utworzony w Młynie na ulicy Młyńskiej, notabene, Komitet Pomocy Żydom. Natomiast później to organizacje żydowskie samopomocowe przekształcają się w coś więcej. Natomiast ważny jest ten moment, że ktoś jednak zbiera relacje ocalałych i zbiera relacje dlatego, że są to relacje żydowskie, a mianowicie zbiera to powołana 29 sierpnia 1944 roku Żydowska Komisja Historyczna. I celem, jak czytamy w pierwszym protokole tej Żydowskiej Komisji Historycznej, było zbadać i wyświetlić zbrodnie niemieckie popełniane na ludności żydowskiej w Polsce. W tym celu komisja zbiera wszelkie materiały drukowane, rękopiśmienne i inne. Przede wszystkim zbierano relacje. Znaczy, część tych relacji nawet spisano dzień albo dwa wcześniej, niż komisja powstała. Zresztą one bardzo ładnie pokazują te najwcześniejsze relacje, które w tej chwili są przechowywane w zbiorze 301 w Żydowskim Instytucie Historycznym, pokazują ten moment, w którym były one zbierane, na przykład dzień przed powołaniem komisji Eda Liberman produkowała taką opowieść krawca Peresa Szapiry na temat Żydów, losu Żydów z Gniewoszowa i obozu pracy w Dęblinie, bo zeznający 5 dni wcześniej uciekł z Dęblina z 11 innymi Żydami, ale cytuję, przy życiu jednak pozostali dwa chłopcy opowiadający i Blechman Szajazyryk, urodzony w 1926 roku. Resztę uciekających zabił ktoś z ludności miejscowej. Jakby musimy sobie uświadomić, znaczy Lublin Lublinem, ale wojna ciągle trwa, ale też właśnie zaczynają się też pierwsze morderstwo. I też te pierwsze relacje mają przede wszystkim służyć jako dowody w sprawie. To znaczy one nie są spisywane na początku tak ku potomnym, żeby w ogóle udokumentować, tylko one przede wszystkim mają służyć jako dowody zbrodni Niemców. Nie myśli się jeszcze o ewentualnych procesach sądowych, ale to jest zbieranie materiałów dowodowych, to jest mniej więcej dokładnie to, co z tym fotografowaniem butów, tak zwłok, dokumentów, tak, znaczy ten dowód ma być materialny i te zeznania, tak, to one są nazywane zeznaniami albo przesłuchiwaniami świadka w tych pierwszych relacjach, też właśnie mają taki bardziej charakter dowodowy, mają być użyte prawnie. Tutaj, jeśli chodzi o historię, że ten Żydowskiej Komisji Historycznej, później Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Trzeba wiedzieć, że w grudniu 1944 roku, kiedy te organizacje żydowskie się już tak okrzepły,
powstaje Centralny Komitet Żydów w Polsce i właśnie też powstaje między innymi, zostaje zorganizowana ta komisja historyczna, powstaje Centralna Żydowska Komisja Historyczna, na której czele staje historyk dr Filip Friedman. Oni zresztą w lutym 45 roku przenoszą się do Łodzi i tam zaczynają pracę na całego, ale też zbierają w komisji nie tylko relacje, ale zbierają też dowody. Między innymi jak weźmiemy do ręki inwentarze, księgi inwentarzowe, co kupowała komisja, bo komisja również kupowała różne rzeczy do swoich zbiorów, to znajdziemy tam zarówno obrazy, zarówno mandolinę z getta warszawskiego, fotografie, ale znajdziemy także tam prochy. Tak, znaczy przekazywano prochy i w księdze inwentarzowej są takie lakoniczne opisy jak prochy z Treblinki, czaszki z Majdanka. Jest też ten lakoniczny wpis pod tytułem Narzędzia tortur, ale niestety nie udało się ustalić do dzisiaj w Żichu tak naprawdę, co to są te narzędzia tortur. W każdym razie to właśnie mają być dowody. Dowody w sprawie, a cel to również ma być propagandowy. I ten cel propagandowy Friedman w połowie 45 roku określił w dokumencie programowym. W walce z Żydami obnażył hitleryzm całą swą istotę. Prawdziwe oblicze nienasyconej krwiożerczej bestii. Stąd złona pozostałych przy życiu Żydów polskich musiała i powinna wyjść organizacja naukowa, która by wszystkie zbrodnie niemieckie wyprowadziła na światło dzienne przed sąd wolnych narodów świata. Centralna Żydowska Komisja Historyczna powstała dla poinformowania opinii świata, który zna cyfry globalne mordów hitlerowskich, ale nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że cyfry te to jeszcze nie wszystko. Stąd ta opinia świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy w pełni ze skutków strasznej katastrofy. I stąd celem komisji jest zebrać wszystkie akta i dokumenty, protokolarne oświadczenie ocalałych ofiar i naocznych świadków zbrodni hitlerowskich, akta sądowe, fotografie, pamiętniki, zapiski, kroniki i wszelkie inne poszlaki i dowody. Te dokumenty mają być zbierane w archiwum właśnie Centralnej Komisji i założonym właśnie przez Centralną Komisję Muzeum. Powstał również teraz Żych właśnie obchodzi 70-lecie Żydowskiego Instytutu Historycznego. Natomiast Żydowski Instytut Historyczny powstał wcześniej, bo on istniał przez kilka miesięcy w 1945 roku, ale niestety wyłącznie na papierze. Były w planach właśnie utworzenie Instytutu Badawczego, który w końcu powstał właśnie w październiku 1947 roku, kiedy to właśnie Centralna Żydowska Komisja Historyczna przeniosła się do Warszawy i została przekształcona w Żydowski Instytut Historyczny. Tak więc mamy tutaj już te dwa wątki, także z jednej strony mówi się oficjalnie tak o tej właśnie, że nie pada słowo Żyd, tak, w opisie właśnie Majdanka, na przykład jak Państwo oglądają, mogą oglądać również filmy, te pierwsze kroniki filmowe z wyzwolenia Auschwitz, to tam również nie pada słowo Żyd. Tak? Znaczy, inna sprawa, że w pierwszej kronice filmowej w wyzwoleniu Auschwitz, gdzie zawarte są nie tyle te materiały, które wszyscy znamy, bo te obrazki z wyzwolenia Auschwitz, które wszyscy znamy, to są tak naprawdę materiały z filmu nakręconego parę miesięcy po wyzwoleniu. To nie było te sceny otwierania na przykład bramy obozowej przez żołnierzy radzieckich, to była scena, która jest inscenizowana, to można to doskonale rozpoznać, tam nie ma śniegu. To jest prawdopodobnie kwiecień 45, natomiast w momencie wyzwania Auschwitz była kamera, kamera polska, ten materiał zaginął, ale właśnie w jedynej istniejącej polskiej kronice filmowej pokazującej wyzwolenie Auschwitz ten materiał się znalazł, tu widać po prostu śnieg. I lektor, chyba jeszcze nie Łapicki, mówi, że właśnie Oświęcim kolejny przykład zbrodni Niemców. Tak? Znaczy to, co nam się w tej chwili wydaje dosyć dziwne, ale wtedy jeszcze Majdanek traktowano jako ten pierwszy naczelny symbol. Tak? Obóz Auschwitz miał się dopiero nim stać, tak naprawdę. I też oczywiście ten stosunek władz w tych pierwszych latach, Państwo, którzy byli na wcześniejszych wykładach, pewnie już wiedzą, do tego życia żydowskiego, do organizacji żydowskiej, Żydowski był raczej przychylny.
Natomiast były wspierane między innymi też dlatego, że co prawda finansowano, CKŻP było finansowane przez rząd, ale też otrzymywało pieniądze od organizacji żydowskich za granicą. Najlepszym przykładem tego jest archiwum Ringelbluma. To jest scena z filmu przedstawiająca też prawdopodobnie rekonstrukcja, która dwa dni po odkryciu archiwum Ringelbluma w wrześniu 1946 roku. Poszukiwanie archiwum Ringelbluma, które wiedziano, gdzie ukryto, tak, ponieważ z całej grupy Onekszabat przeżyły trzy osoby: Hirschwasser, Blumawasser i Rachela Auerbach. I Hirschwasser, tak, zaufany człowiek Ringelbluma, wiedział, gdzie Ringelblum ukrył pierwszą część archiwum i postarał się o zezwolenie na wydobycie archiwum już latem 1945 roku, załatwił wszystkie pozwolenia. Niestety nie można było wydobyć archiwum, ponieważ brakowało pieniędzy. I tych pieniędzy brakowało i brakowało. Zresztą sytuacja CKŻP wtedy była taka, że te subwencje absolutnie na nic nie wystarczały. Oni w pewnym momencie dostali transport kawy z Brazylii, ponieważ nawiązali kontakt z żydowskimi organizacjami w Ameryce Południowej i dostali od nich kawę. I zachował się w prezydium CKŻP taki dosyć dramatyczny list, czy ktoś wie, gdzie sprzedać tą kawę po najlepszej cenie, żeby właśnie przekazać pieniądze na finansowanie działalności. Tak, sierocińce, Towarzystwo Ochrony Zdrowia i tak dalej, bo my w ogóle nie mamy pieniędzy, więc o archiwaliach w ogóle nie było mowy. Natomiast w pewnym momencie przyjeżdża do Polski Jakub Pat jako delegat Światowego Kongresu Żydów i on przekazuje po prostu pieniądze, między innymi na wydobycie archiwum Ringelbluma. Te poszukiwania ruszają z kopyta we wrześniu 1946 roku i po kilku dniach wykopali, zostaje właśnie znaleziona pierwsza część archiwum Ringelbluma. Ale przede wszystkim też jakby ten chwilowy rozkwit życia żydowskiego po wojnie miał pokazywać właśnie, że nastąpił pokój i postęp, tak, który jednocześnie i ostatecznie zakończył czasy faszystowskiego barbarzyństwa. Ale cały czas z jednej strony trwała tendencja właśnie wpisywania się, że ofiary żydowskie to są w ogóle ofiary narodu polskiego. I tutaj właśnie tym przykładem jest Oświęcim, który zostaje w 1947 roku zadeklarowany oficjalnie jako miejsce, w którym walczyli i ginęli śmiercią męczeńską Polacy i obywatele innych narodowości. Tak, tam jeszcze podawana jest do tego liczba 4 miliony. Wtedy mówiło się w ogóle właśnie o 6 milionach Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Za tą liczbę podobno odpowiada Adolf Berman. Natomiast mówi się również o 6 milionach obywateli polskich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Tak, nie wymienia się. Oczywiście, że ta liczba jest zawyżona, ale przy okazji właśnie nie wymienia się kompletnie. Tak, wtedy obliczano, że mniej więcej 3 miliony z tego to są Żydzi. Nie tylko. Nie tylko. To zaraz do tego przejdę. Tak, natomiast kwestia tego, że no właśnie żydowski ruch oporu, to się pojawia taka narracja o walce, tak. Zaczyna się pojawiać właśnie ta narracja o walce, tak, z okupantem. I ten żydowski ruch oporu, zwłaszcza w powstaniu getcie warszawskim, które właśnie stało się takim symbolem, bardzo dobrze wpisywało się w tę narrację o walce. Tutaj dowodem jest taki cytat z Jerzego Andrzejewskiego, który idzie w 1945 roku ulicą w Warszawie i na gruzach miasta widzi dwa plakaty. Że tych plakatów było więcej. Cała Warszawa tak naprawdę, oprócz tego, że się szukała na tych gruzach, tak, w 1945 roku, to jak Państwo zobaczą zdjęcia, to bardzo często można tam dojrzeć różne plakaty i plakaciki. Szczególnie na przykład takim powodzeniem cieszył się niejaki Wacław Pyfello Jasnowic, który po prostu swoje usługi ofiarowywał, tak, w poszukiwaniu osób. Bardzo dużo też było wtedy plakatów takich pod tytułem usługi detektywne. Tak, ludzie szukali się non-stop, tak, więc też detektywi, bardziej profesjonalni lub mniej,
mieli duże wzięcie. Natomiast było oczywiście dużo plakatów propagandowych. No i właśnie ten Andrzejewski idzie i widzi różne plakaty, między innymi i widzi dwa plakaty. Na jednym jest napisane chwała bohaterskim obrońcom getta, na drugim jest napisane hańba faszystowskim pachołkom z AK. Tak i to są... To był też taki moment, bo ta sytuacja powojenna, to Państwo pewnie wiecie, dosyć niestabilna. Pogromy, a szczególnie pogrom kielecki, zmieniły trochę tak, taką dyskusję o tym, jak Żydom w tej odrodzonej Polsce jest dobrze. Natomiast też pojawia się ta dyskusja, właśnie już wtedy pojawia się ten wątek pomocy Polaków, taki współdziałania Żydów i Polaków w czasie zagłady. I na przykład CKŻP w lutym 1945 roku pisze: uratowana ludność żydowska nigdy nie zapomni pomocy, jakiej udzielili jej przyjaciele, a nieraz zupełnie obcy Polacy z narażeniem własnego życia. Nie zapomni ona również zbrodniarzy z poznaku NSZ i AK, którzy wysługując się bohaterom hitlerowskim brali czynny udział w mordowaniu bezbronnej ludności żydowskiej i zabijali partyzantów żydowskich. Na ich sumieniu krew wielu Żydów. Co się wpisywało w tę oficjalną narrację, że właśnie za między innymi te akcje antyżydowskie to są bandyci z NSZ i AK, tak? To znaczy to jest to, że oni są odpowiedzialni i oni są antysemitami. Co zresztą wykorzystano właśnie po pogromie kieleckim, tak? Znaczy pogrom kielecki został wykorzystany przez władzę jako taka możliwość dyskontowania właśnie sytuacji, skompromitowania przeciwników politycznych. Jednocześnie pojawia się też taki nurt, który de facto jest obecny do dzisiaj, mianowicie w 1947 roku, 1946-1947 roku zaczyna z kolei się taka debata na elit, między innymi o takim wątku pomocy chrześcijańskiej Żydom w czasie zagłady. Na przykład poeta Jerzy Zagórski, który zresztą w 1977 roku otrzymał Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, pisał na łamach Tygodnika Powszechnego taki tekst o znaczącym udziale polskiej prawicy duchowieństwa w pomocy. Sam Tygodnik Powszechny z kolei po pogromie kieleckim wydał takie opublikował takie swoje oświadczenie, że bez pomocy Polaków, katolików, niemal żaden Żyd nie zdołałby ocalić życia. Tak? Więc to jest taki wątek. Dalej się pojawia oczywiście, że ta pomoc była zdecydowanie większa, niż wiemy, że była w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie władzy, no to pomnik getta, ten pomnik Rapaporta, nie ten mały pomnik z 1946 roku, jest najlepszym tego przykładem. Tak? Znaczy Warszawa jest morzem gruzów, nie wystawiono jeszcze po wojnie żadnego pomnika, oprócz jednego obelisku poświęconego na Pradze, poświęconego wyzwolicielom Warszawy. Tak? I nagle właśnie wśród tych gruzów pojawia się ten pomnik Rapaporta. I też rzeczywiście ten wątek, który się pojawia bardzo szybko, to jest co z Powstaniem Warszawskim. Tak? Znaczy jakby to zostaje ustawione troszeczkę już wtedy na zasadzie konkurencji do Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie na swój pomnik w Warszawie, jak Państwo doskonale wiedzą, musiało czekać znacznie dłużej. Oczywiście na to wszystko też miał wpływ pewien fakt, że ludzie zasiadający w władzach CKŻP, CZKH też bardzo często to byli ludzie, którzy przeżyli wojnę w ZSRL, przedwojenni komuniści, ale też ci ludzie, którzy nie byli związani przed wojną z komunizmem, jak piszą historycy, w nowym kraju, tak, w władzy komunistycznej widzieli pewną szansę na bezpieczeństwo i też to był ten wątek, którego za bardzo nie mam czasu tutaj rozwijać, ale dosyć ważne, tak, ten wiary w tworzenie nowego kraju, tak, po wojnie. Niemniej większość ludzi również wyjeżdżała, także to są te wielkie fale wyjazdów, które potem w 1951 roku wyjazdy zostaną zabronione. Natomiast inna sprawa, że właśnie z postępującą stalinizacją następuje tracenie niezależności. A tutaj jeszcze Państwu mogę pokazać. To jest właśnie 46. To na tym zdjęciu tego nie widać, ale tam jest cześć poległym bohaterom żydowskim. Tak brzmi ten napis. To jest ten pierwszy pomnik, którego odsłonięcie widzieliśmy na polskiej granicy filmowej.
Z tyłu mamy wypalony budynek, koszar koronnych, który w okresie istnienia getta przez jakiś czas zajmował Judenrat, była to również poczta. Te ruiny straszyły chyba do końca lat 60. W każdym razie jeszcze na zdjęciach z wizyty Nixona w Warszawie widać z tyłu właśnie ruiny, właśnie koszar artylerii koronnej. To jest dokładnie to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Budynek Muzeum Pelin stoi właśnie na ruinach koszar. To z kolei, bo tu w środku był Antek Cukierman. I tu w środku też jest Antek Cukierman. To zdjęcie jest wykonane właśnie 2 lata później, w 1948 roku, podczas odsłonięcia pomnika Rapaporta Cukierman przemawia. Natomiast tutaj mamy z kolei relację prasową właśnie z odsłonięcia pomnika Dutera Rapaporta, gdzie uczestniczyli przedstawiciele właśnie rządu, są wymienieni wicemarszałkowie Sejmu Szwalbe i Barcikowski, ministrowie Skrzeszewski, Modzelewski, Dąb, Kocioł i Rusinek, generał Witold, generał Kuszko, prezydent miasta Tołwiński, przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, delegacje wszystkich partii politycznych. Są tu wymienione, czego nie było zresztą w filmie ani z 1946, ani w filmie z 1953, są wymienione również organizacje żydowskie. Tak? Znaczy, tu jest wymieniony Centralny Komitet Żydów w Polsce. Jest również Związek Dąbrowszczaków. I tutaj też ważny element, a między przemówienie ministra Skrzyżewskiego. I tu się pojawia ta narracja właśnie bojowników, którzy walczyli w obronie godności, wolności człowieka i narodu, ale nie jest powiedziane którego. I mówi losy warszawskiego getta i pomnik jego świetlanych obrońców. To znowu ta fraza, obrońcy getta. Musieli stać się sztandarem, który mobilizować będzie ludzi dobrej woli całego świata przeciw nowej wojnie i za pokojem, przeciw faszyzmowi, a za wolnością człowieka i narodu. Pomnik ten jest symbolem nie tylko martyrologii narodu żydowskiego, ale przede wszystkim zdecydowanej walki o wolność nawet w czasach najstraszliwszego terroru. Tak, czyli widzimy, ta narracja wpisuje, z jednej strony mówimy o martyrologii żydowskiej, ale ona jest wpisywana w szerszą walkę o pokój. Potem właśnie wraz ze stalinizacją organizacje żydowskie będą traciły niezależność. Dobrym przykładem jest to, co się zdarzyło na wystawie ziem odzyskanych we Wrocławiu w 1948 roku, kiedy te organizacje żydowskie przygotowały takie wystawy dotyczące historii Żydów polskich oraz spółdzielczości Żydów w Polsce. I delegacja rządowa, która przyjechała obejrzeć te wszystkie wystawy przed otwarciem, kazała to zdjąć. Tak, i organizacje żydowskie się przekształcają, zostaje powołane Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 1950 roku. Natomiast Żydowski Instytut Historyczny, który ciągle prowadził te swoje badania, publikowano wiele książek, jeszcze jako Centralna Żydowska Komisja Historyczna, publikowano relacje, publikowano wiele książek, przygotowywano ekspertyzę na procesy, głównie zbrodniarzy niemieckich, ale nie tylko. Wiele instytucji pisało zapytania, na przykład przy okazji procesów, tak zwanych procesów sierpniowych, tak? Szczególnie z dekretu sierpniowego, czyli z dekretu o współpracy z okupantem. I pisało zapytania, tak, czy macie coś na ten temat do Żichu. I w Żichu faktycznie, jak się patrzy na te wszystkie publikacje komisji, te wczesne publikacje Żichu, ta liczba tych publikacji i relacji jest absolutnie imponująca. Natomiast szybko też w Żichu następują zmiany. Mianowicie ówczesny dyrektor Żichu, Bernard Mark, szybko obejmuje taki kurs, który wyraźnie odpowiada właśnie partyjnej linii. A mianowicie do badań historycznych nad zagładą zostaje wprowadzona teoria marksisto-stalinowska, obowiązkowa wtedy. No i właśnie ta historia zagłady i II wojny światowej ma być służyć przede wszystkim usankcjonowaniu rządów komunistycznych w Polsce.
W takim tekście Nasze cele, który został opublikowany w listopadzie 1949 roku, Mark pisał: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zamierza być nie tylko ośrodkiem naukowym badającym najnowszy okres naszej historii, okres niespotykany dotąd zagłady, heroicznego oporu i odnowy, ale także centrum marksizmu-leninizmu stosowanego w badaniach nad historią Żydów. Sytuację w gettach z tego wynika należało analizować właśnie z perspektywy walki klas. Charakter masowych mordów z kolei to miała być konsekwencja kapitalistycznego porządku pod postacią imperializmu. Natomiast właśnie no, komuniści nieśli pomoc, organizacje komunistyczne niosły pomoc Żydom w gettach i poza gettami. Natomiast przede wszystkim właśnie komunizm, znaczy walka Żydów była wpisywana właśnie w wielką wojnę wyzwoleńczą wymierzoną w niemiecki faszyzm. Tak? Komunizm tak naprawdę przyniósł rozwiązanie tej sytuacji, przyniósł pokój. No i właśnie te publikacje naukowe w Żichu to wyglądało w ten sposób, że to właśnie komuniści to była ta siła napędowa ruchu oporu, to znaczy wszystko z PPR-u, to znaczy łącznie z takimi publikacjami, które się pojawiają później, że to PPR zainicjował powstanie w getcie warszawskim. Znaczy na rozkaz PPR-owców po prostu tak organizacje żydowskie postanowiły schwycić za broń. Mówiono, co prawda, na przykład o kolaboracji żydowskiej, mówiono o Judenratach, natomiast albo był Judenrat, albo ruch oporu, w ogóle nie było trzeciej drogi, nie zauważano, że ktokolwiek mógł być pośrodku. Natomiast tak naprawdę wszyscy młodzi w gettach na przykład, szczególnie ci, którzy schwycili za broń, byli wychowywani w oparciu o najlepsze tradycje ruchu robotniczego i ideę marksizmu-leninizmu. I dobrym przykładem zresztą, jak się wtedy zmieniało historię, są zmiany dokonane w tekstach źródłowych drukowanych w biuletynie Żichów Blätter für Geschichte. W 1952 roku w jidysz i po polsku w biuletynie Żich zamieszczono notatki Ringelbluma z getta. I w obu tych przypadkach przed ingerencjami cenzury, znaczy to była samocenzura, usunięto fragmenty krytykujące Związek Radziecki, relacje polsko-żydowskie, wzmianki o religii, sionizmie i niekomunistycznym ruchu oporu. Dodatkowo jeszcze tam były takie, Ringelblum pisze oczywiście o konflikcie między Judenratem a innymi i to zmieniono z kolei w konflikt między Judenratem a masami żydowskimi i usunięto wszystkie takie informacje, które nie wpisywały się w paradygmat walki klas. Natomiast co ciekawe, różniły się też wersje polskie, właśnie wersja polska i wersja jidysz. W jidysz pozostawiono słowa Ringelbluma na temat Polaków atakujących Żydów. W języku polskim te słowa usunięto. Z kolei też w wersji polskiej usunięto wzmianki o współpracy niektórych Żydów z gestapo, które zostawiono w wersji drukowanej w jidysz. Redaktorzy tego prawdopodobnie, to właśnie to był Mark oraz Artur Eisenbach, historyk pracujący w Żichu, który zresztą słynął z tego, że w zależności od tego, kto do niego pisał oficjalną korespondencję, to sobie dodawał różne tytuły. Raz był kierownikiem do spraw kolaborantów, raz był kierownikiem do spraw walk w getcie. Znaczy po prostu dodawał sobie tytuły w zależności od tego, czego dotyczył list od kogoś. Co do dzisiaj wzbudza pewną wesołość w archiwum Żich, jak się przegląda właśnie korespondencję. No więc właśnie Mark z Eisenbachem, którzy redagowali te notatki, napisali w przedmowie, że pominięto notatki i wyrażenia, które były niejasne lub nieistotne dla przedmiotu badań. Tak, no, to jest jasne, że to zależało wyłącznie od sytuacji politycznej, tak samo jak jest jasne, że była to absolutnie autocenzura, natomiast to nie było polecenie, które przyszło od cenzury. I ta sytuacja trwa i zmienia się między koło roku 1953, jeszcze przed Odwiżą. Mamy tutaj właśnie 1953, to co widzieliśmy, to jest notka prasowa z życia radomskiego, które było tak naprawdę klonem życia Warszawy.
Po prostu ostatnia strona z kroniką kryminalną z Warszawy była zamieniona na kronikę kryminalną z Radomia. I tutaj mamy hołd dla bojowników getta w 10. rocznicę powstania, gdzie właśnie wystawiono wartę honorową. Właśnie złożyły więcej delegacje władz naczelnych organizacji politycznych i społecznych Wojska Polskiego, Zarządu Głównego Bojowników Wolności i Demokracji oraz delegacje zakładów pracy. Tak jak mówiłam, nie ma tu ani słowa na temat wciąż istniejących organizacji żydowskich, tak, na przykład TSK Rzetu. Jest tutaj także wzmianka o tym, że w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta akademia poświęcona 10. rocznicy powstania. Po odegraniu hymnu narodowego uroczystość zagaił weteran polskiego ruchu rewolucyjnego, czyli Franciszek Łęczycki. Czy ktoś z Państwa wie, kto to był Franciszek Łęczycki? Zapomniana zupełnie postać, na szczęście. Franciszek Łęczycki właśnie był weteranem jak najbardziej ruchu robotniczego, bo taka chyba jedna z naczelnych postaci w latach 50. występująca na wszystkich akademiach. On przeszedł całą drogę polskiego komunisty, bo należał jeszcze do socjaldemokracji Królestwa Polskiego, a potem należał do różnych partii jeszcze przed I wojną światową, socjaldemokratyczny w Austrii, potem do PPS-u, potem do PPR-u, a potem się zapisał do PZPR-u. Miałem taki absolutnie naczelny weteran, właśnie starszy pan, bardzo starszy, który przychodził i wygłaszał mowy przy różnych okazjach. I przy tej okazji właśnie wygłosił mowę, w której powiedział między innymi: reakcja polska, od wieków posługująca się antysemityzmem, w okresie okupacji pomagała hitlerowskim ludobójstwom w dziele tropienia i tępienia Żydów. Ale reakcja to nie naród. Reakcja prześladowała i wydawała w ręce gestapów także polskich patriotów, PPR-owców. Tam dalej, bo mówiły między innymi o bezinteresownej pomocy robotników, chłopów oraz części inteligencji w akcji pomocy Żydom, czyli tutaj znowu mamy, że właśnie po pierwsze już coraz mocniej wybrzmiewa, tak, podczas powstania, obchodów powstania w getcie, tak, mówi się o pomocy, ale przede wszystkim to, że właśnie to za antysemityzm odpowiedzialni byli reakcjoniści. Tak, to jest też taki wątek bardzo mocno wybrzmiewający w latach 50., na początku lat 50., że na przykład właśnie pomysł gett przyszedł Niemcom, ponieważ imperialistyczne pomysły właśnie były takie, żeby robotniczych Żydów zamykać w gettach. Tak? To był jeden z takich wątków, które się pojawiał. I tak jak mówiłam, właśnie ta sytuacja zaczyna się powoli zmieniać, ona się dokładnie zmienia po 56 roku, gdzie wprowadzone są właśnie nowe wątki. Cały czas oczywiście jest socjalistyczna walka, tak, ale przede wszystkim to jest też taki, pojawia się ten coraz mocniej ten wątek, że na przykład właśnie obozy zagłady były, no, czy obozy śmierci, tak, obozy koncentracyjne, to wszystko są zbrodnie hitlerowskie przeciwko narodowi polskiemu. Tak naprawdę to taka zupełna zmiana nastąpiła po 63 roku, kiedy to odbywający się w Jerozolimie proces Adolfa Eichmanna oraz 20. rocznica powstania w getcie warszawskim. Notabene nie udało mi się znaleźć kroniki filmowej pokazującej 20. rocznicę. To wywołało nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie to szersze zainteresowanie problematyką zagłady. I takich z różnych publikacji, które się ukazywały w tym właśnie kontekście rocznicowym w PRL-u, tego było mnóstwo. Ukazała się na przykład książka Bernarda Marka właśnie o powstaniu w getcie warszawskim. Natomiast też przy tej okazji była dekoracja wysokimi odznaczeniami państwowymi Polaków właśnie podczas tych obchodów rocznicowych. Tam odbyła się Wielka Akademia, a natomiast ówczesny sekretarz generalny z Bowidu stwierdzał: nazwiska komunistów i socjalistów, nazwiska polskich patriotów, wśród nich i polskich księży, symbolizują jedność walki i szlachetność serc, która wyrażała się w pomocy walczącym Żydom. I tutaj też
Można dosyć ciekawe, bo to też jest ten moment, kiedy zaczynają przyznawane medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Kilkunastu pierwszych Polaków uhonorowano w 64-65 roku, między innymi Irenę Sendlerową. I tutaj trzeba się rozprawić trochę z mitem, że o Sendlerowej się nie mówiono, nie mówiono nic w PRL-u, ponieważ ten przyznanie medalu Sendlerowej i ta historia została opisana w gazetach właśnie przy tej okazji. Tak? Znaczy lata 60. to jest moment, kiedy ta historia się pojawia. Natomiast samo wręczenie, które się odbyło w 66 roku, w ambasadzie Izraela, bo ono się odbyło dlatego, że Państwo wiedzą pewnie, że stosunki między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Izraelem już wtedy były dosyć napięte i nie należało eksponować, że państwo, którym właśnie nie za bardzo się już lubimy, przyznaje medale polskim obywatelom, więc uzgodniono z ambasadorem izraelskim, że medale zostaną wręczone, cytuję, bez rozgłosu i reklamy, ale mimo to właśnie to te notki prasowe się pojawiły. Pojawiły się też albumy oraz broszury. Tutaj Państwo mają przykład właśnie albumu wydanego w 63 roku, właśnie przy okazji tej rocznicy powstania w getcie, który to album miał no właśnie przedstawiać zagładę Żydów w okupowanej Polsce. I też bardzo ciekawe, że widać na pierwszy rzut oka, no tak nie trzeba czytać tutaj podpisów. Mamy od prawej strony Wielką Synagogę, potem mamy ruiny Wielkiej Synagogi po jej wysadzeniu 19 maja 1943 roku o godzinie 20.15, tak, na znak, że żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie przestała istnieć. A z lewej strony, to Państwo pewnie doskonale rozpoznają, to jest figura Chrystusa Króla sprzed kościoła Świętego Krzyża. Tak, to jest zdjęcie zrobione w 1945 roku. Tak, i te zdjęcia zostały zestawione właśnie jako symbol bestialstwa niemieckiego. Także właśnie, żeby podkreślić, że Niemcy niszczyli nie tylko synagogi, tak, czy różne miejsca kultu religijnego żydowskiego, ale także właśnie Niemcy niszczyli również, nie mieli litości dla kościołów katolickich. Zresztą takich rzeczy tutaj w tym albumie jest więcej. To na przykład z lewej strony Państwo macie przykłady publikacji, układki publikacji, które się ukazały na temat właśnie zagłady Żydów. Między innymi na wcześniejszej stronie są okładki wydawnictw Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej i ŻIH-u. Tutaj też mamy właśnie rocznicę getta w Krakowie, natomiast przy okazji można zauważyć, że pojawiają się tutaj zupełnie inne książki z innego porządku, na przykład ta książka nosi tytuł Ofensywa rewizjonizmu niemieckiego. Tutaj mamy również zbrodnię okupanta. Tytuł, którego tu nie widać, to jest zbrodnia okupanta w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku. Tak, no, podpis pod tymi fotografiami jest, że to są właśnie książki poświęcone męczeństwu narodu polskiego w czasie II wojny światowej, w albumie poświęconym wyraźnie zagładzie Żydów w okupowanej Polsce. Natomiast tutaj obok mamy z kolei też taki przykład. Pojawiały się jedynki gazet piszących o rocznicy powstania w getcie warszawskim. Czy Państwo rozpoznają pomnik, znaczy obelisk po prawej stronie? Kto jest z Żoliborza, ten wie. Róg Suzina i Pruchnika przy Krasińskiego, tak? To jest obelisk z 56 roku. Nam kotłownik, to jest dawna szósta kolenia WSM-u, tak? To jest kotłownia dawna też WSM-u. Obok przez lata było kino Tęcza i tam się zaczęło powstanie warszawskie. Tak więc
Zresztą tam jest napis, że w pamięci żołnierzy PPS Batalionu imienia Dąbrowskiego poległy w walce o niepodległość i socjalizm w pierwszym boju Powstania Warszawskiego rozpoczętym dniu o godzinie 13.15 dnia 1 sierpnia 1944 z najeźdźcą hitlerowskim. Jako anegdotkę mogę podać, że do dzisiaj, przed 1 sierpnia, hasło socjalizm jest regularnie zamalowywane przez nieznanych sprawców. To znaczy, co i rusz się wymazuje ten socjalizm i co i rusz mieszkańcy WSM-u przychodzą przed 1 sierpnia ze szczotką i pomnik czyszczą, tak żeby ten socjalizm jednak było widać. Natomiast tak zestawienie tytułów prasowych takiego Głos Koszaliński czy Gazety Krakowskiej, także one piszą też o powstaniu w getcie warszawskim i pomnika dotyczącego powstania warszawskiego, też dużo tutaj pokazuje. Natomiast też na przykład wydano taką broszurę Wacława Paterańskiego, dotyczącą powstania w getcie warszawskim, gdzie powstanie w getcie zostało nazwane antyfaszystowską walką wszystkich miłujących wolność i pokój narodów. I to cytuję, podobnie w swoim tragizmie walki toczyli mieszkańcy Warszawy w sierpniu i wrześniu 1944 roku, tak, czyli powstanie warszawskie zostało zrównane w powstaniu w getcie. Żydzi i Polacy w bohaterskich walkach, które były składową częścią ogólnonarodowej walki wyzwoleńczej o wolną Polskę, częścią wielkiego wysiłku militarnego i partyzanckiego państw koalicji antyhitlerowskiej i ciemiężonych przez hitleryzm narodów Europy. Tak, i tutaj też się powtarza taki mit, który się zresztą narodził trochę wcześniej, a mianowicie powtarzany w nie tylko przez historyków, ale również w podręcznikach, które państwo pewnie doskonale znają, a także hitlerowcy mieli się wziąć za zagładę Polaków, tylko nie zdążyli. Tak, to znaczy oni w pierwszej kolejności zabijali Żydów, potem żeby zabić wszystkich innych. Natomiast też tutaj się pojawia taki fragment w tej broszurze, że przytłaczająca większość narodu polskiego potępiła hitlerowskie zbrodnie popełniane na Żydach, piętnując tych, którzy wykazywali wobec martyrologii ludności żydowskiej zadowolenie z rozwiązania przez hitlerowców kwestii żydowskiej, albo też ustosunkowywali się obojętnie. Ta broszura też również odpowiada na pytanie, dlaczego tak naprawdę więcej Żydów nie walczyło. No, trzeba wspomnieć, że powstanie w getcie warszawskim przez wiele lat służyło jako przykład jedynego zbrojnego oporu Żydów. Nie mówiło się zupełnie o powstaniach w innym getcie, na przykład nie mówiło się o powstaniu w getcie białostockim na przykład. Tak, powstanie w getcie warszawskim miało być jedyne. No ale cały czas powstawał ten problem, że skoro tak mówimy o tym, że wszyscy walczyli, to jednak dlaczego nie walczyli? A mianowicie nie walczyli, bo grupy burżuazyjne i prawicowe nawoływały do bierności. Lewica i PPR organizowały zbrojny opór. Tak, no i tutaj jest też pokazywane właśnie jako walka komunizmu z całą resztą świata. Natomiast też wymieniana jest taka lista tych, którzy chcieli ratować i pomagali. Na pierwszym miejscu są komuniści, socjaliści, ludowcy, harcerze, oficerowie i żołnierze Gwardii Ludowej i Armii Krajowej. No to już jest po Odwilży, tak? No, Armia Krajowa już się pojawia. Ale także katolicy, księża, zakonnice, profesorowie, robotnicy i uczniowie. Z takich też różnych albumów można wspomnieć tutaj o takim albumie, który też wtedy wyszedł, to jest album Miasto Nieujarzmione, album poświęcony Warszawie. Przy czym w tym albumie na 270 fotografii tylko 4 są poświęcone powstaniu w getcie. To są reprodukcje fotografii z raportu Sztropa. 2 fotografie natomiast są z getta wyłącznie, tak? Więc to jest duży album o Warszawie. To getto też pojawia się, zostało włączone, tak ono się pojawia zupełnie mimochodem. Natomiast coś się faktycznie zmienia o tyle, że tym przykładem tej zmiany jest słynny apel Władysława Bartoszewskiego na łamach Tygodnika Powszechnego, który ukazał się 24 marca 1963 roku, o nadsyłanie materiałów dotyczących pomocy Żydom. No i państwo to znają jako ten jest z ojczyzny mojej, tak, no, tytuł nawiązujący do wiersza Antoniego Sunimskiego. I to też
to właśnie te relacje, tak, relacje o pomocy są uzupełniane też, znaczy pojawiają się też w obiegu dosyć nieśmiało, ale jednak relacje żydowskie. Nie zmienia to jednak faktu, że to no właśnie znowu wpisuje się zagładę Żydów jakby w zupełnie szerszy kontekst i tych Żydów wypycha się trochę na margines. I tutaj najlepszym przykładem są upamiętnienia, które powstają w tym czasie. Po prawej stronie mają Państwo pomnik w Brzezińce. Tak, to znaczy ta cała sprawa w ogóle upamiętnienia, upamiętnienia i w ogóle zbudowania muzeum w Oświęcimiu, jak wtedy o tym mówiono, to jest temat na kolejny zupełnie inny referat. Inna sprawa zupełnie jest taka, że jak mówiłam, Żydzi, którzy przyjeżdżali do Oświęcimia pod koniec lat 40. naprawdę często narzekali, właśnie tam nie ma żadnej informacji na temat tego, że tam w ogóle ginęli Żydzi, tak? Że tam są te 4 miliony Polaków i innych narodowości. No i tam oczywiście pojawił się pawilon żydowski, ale mimo wszystko jeszcze w 50 roku były takie postulaty, aby nie izolować zagadnień narodowościowych, a przede wszystkim zagadnienia żydowskiego i nie wywoływać wrażenia, że Oświęcim był miejscem stracenia niemal wyłącznie Żydów. Przeciwnie, wykazać, że wróg Żydów był równocześnie wrogiem Polaków i innych. I wydawałoby się, że to się zmieniło po 56, a szczególnie właśnie po 63 roku, natomiast ten pomnik w Brzezińce odsłonięty w 67 roku pokazuje, że nie do końca. Ogłoszono konkurs, było kilka projektów, między innymi projekt Oskara Hansena, w końcu postanowiono jakby z trzech projektów zrobić jeden. Natomiast tam na górze, tam gdzie jest płyta, miała być taka rodzina. Tak, to znaczy, to miałoby przedstawiać tą rodzinę i to zmieniono, a mianowicie na tej płycie pojawił się winkiel. I też pojawiły się różne napisy. Tak, Brzezińce, żeby nie było skojarzenia z Żydami, bo oczywiście jest tablica, widzisz, ale na przykład na listach, jakie narodowości ginęły w Auschwitz, Żydzi pojawili się na końcu, bo alfabetycznie. Tak, to znaczy, tak wymieniając wszystkie, najpierw były Polacy, potem były wszystkie inne i na końcu tych wszystkich innych właśnie były Żydzi. W latach 60. też, no bo oczywiście ja mówię zagłada, mówię Holokaust, tak, ale oczywiście tych terminów wtedy nie używano. Tym terminem używanym było głównie ludobójstwo. I ten termin właśnie ludobójstwo pozwalał tak rozszerzać, no bo generalnie Holokaust, tak zagłada, no to już się kojarzy z zagładą Żydów, terminy pojawiają się później w latach 70., natomiast sam termin ludobójstwo pozwalał swobodnie operować, także ludobójstwo, ale tak naprawdę ludobójstwo wszystkich. I ta sytuacja zmienia się w drugiej połowie lat 60. Przede wszystkim to jest, po pierwsze, to jest frakcja moczarowców, którzy dochodzą do głosu, a po drugie to jest wojna sześciodniowa. I zaczyna się ten moment, kiedy to zaczyna być propagowany taki obraz, że Polska znajduje się pod ogniem zachodniej propagandy dotyczącej postaw Polaków w czasie II wojny światowej. To jest ten moment, kiedy wychodzi na przykład malowany ptak Kosińskiego. Tak, to są też tak publikacje takie na przykład jak Miła 18 Lona Urisa. Przede wszystkim moment wybuchu tak, tej wojny propagandowej, bo widać w tak zwanej sprawie encyklopedystów. Mianowicie Państwo pewnie pamiętają taką encyklopedię PWN wielotomową z lat 60. W niektórych do polskich domach jeszcze stoi na półkach. I w 8 tomie, który ukazał się w 66 roku, oddzielono obozy zagłady od obozów śmierci. To znaczy, tak, w haśle encyklopedycznym pojawił się wyraźny podział, tak, że tak, obozy śmierci, a obozy koncentracyjne oczywiście. Obozy koncentracyjne, tak, czyli na przykład właśnie tak, więźniowie
obozów koncentracyjnych mieli szansę na przeżycie. O, więźniowie obozów zagłady, tak, obozy zagłady służyły do ekspresowej zagłady, mówiąc krótko. I tam następowała eksterminacja prawie każdego, kto przekroczył bramy obozów zagłady. No i ci encyklopedyści znaleźli się pod strasznym obstrzałem prasy w 1967 roku. Tak zaczęto wyciągać, że właśnie PWN jest opanowany przez ludzi pochodzenia żydowskiego, że nie można tak rozdzielać, tak, że tutaj tak obozy zagłady, tam ginęli Żydzi, a obozy koncentracyjne wieziono Polaków i tam też ginęli Polacy, to absolutnie tego rozdzielać nie wolno. W suplemencie to hasło zmieniono, część osób została wyrzucona z pracy, natomiast to było preludium wyłącznie. Wtedy się ukazuje też kolejna broszura, gdzie już czytamy wyraźnie, że eksterminacyjne plany okupanta hitlerowskiego zakładały fizyczną zagładę ludności Polski, Polaków oraz mniejszości. Tak więc to już nawet się zmienia to, że nie najpierw Żydzi mieli być zabici, a potem cała reszta, tak tylko tak to już jest, zakładano w pierwszej kolejności Polaków mniejszości, ale zaczęto pewnie od mniejszości, tak, w tym planie. Tak, natomiast przede wszystkim ta kampania antysyjonistyczna. Także właśnie ostrzega się przed Niemcami zachodnimi i przed syjonistami, a tu właśnie Niemcy zachodnie i syjoniści pomawiają naród polski o antysemityzm. I tutaj pojawia się na przykład w tej broszurze właśnie też autorstwa Potrańskiego takie zdanie, że właśnie pomawia się naród polski antysemityzm, przemilcza się pomoc Polaków dla ukrywających się i walczących Żydów, fałszuje prawdę o dziejach ludności żydowskiej w Polsce, by wybielić i zmniejszyć odpowiedzialność narodu niemieckiego za ludobójstwo. Tak więc zagłada została przekształcona poniekąd taki niemiecko-żydowski spisek przeciwko Polakom. Także właśnie historyczni rewizjoniści, rewanżyści, też sugerowano sojusz katów z ofiarami. Tam pojawiały się takie teorie, że Niemcy nie tylko wspierają właśnie wojny i ludobójstwo na Bliskim Wschodzie, także hitlerowcy doradzają armii izraelskiej, ale też w tych publikacjach przedmarcowych i marcowych pojawia się wątek, że tak syjoniści potrzebowali zagłady do tego, żeby stworzyć państwo Izrael, bo wcześniej nikt nie chciał, nie było zgody na stworzenie państwa Izrael, tak, a przez zagładę właśnie można było dostać własne państwo. Tak. Więc kto jest prawdziwą ofiarą II wojny światowej w tych publikacjach? Ofiarą oczywiście są Polacy, natomiast cały spisek tak wrogich sił ma na celu zaprzeczenie martyrologii polskiego narodu i przypisanie winy za zagładę Polakom. Taką sztandarową książką przedmarcową jest taka książka Izrael i RFN Walichnowskiego, która ukazała się właśnie też w 1967 roku, gdzie on wyraźnie stwierdza, że mimo ofiarnej, pełnej poświęceń działalności uczestników polskiego ruchu oporu, hitlerowcy wymordowali na obrzeże Polski 2,5 miliona obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i ponad milion Żydów. Tak tutaj następuje, to jest odpowiedź na to pytanie, które pan wcześniej zadał, tak? Znaczy no oczywiście, ale czas na pytania przyjdzie później. Tak, znaczy to jest dodatkowe, także obywatele polscy pochodzenia żydowskiego i milion innych Żydów. My rzeczywiście możemy się domyślać, że być może w tej narracji chodziło o to milion innych Żydów, to właśnie Żydzi francuscy, tak? Żydzi holenderscy, tak? Ci wszyscy, którzy byli przywożeni tutaj i tutaj ginęli, ale uważniejsza lektura pokazuje, że to chyba nie do końca tak. Tak, to znaczy jakimś niejasny zupełnie sposób obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli, a ci inni Żydzi, no to są ci obywatele polscy, którym próbowano pomóc, inni Żydzi, którzy nie wiadomo skąd się wzięli. Tak przynajmniej w tej dosyć, muszę powiedzieć, pogmatwanych wywodach autora wygląda. Między innymi też dalszą częścią tych pogmatwanych wywodów jest oskarżenie polityków syjonistycznych o przezwyciężanie hitlerowskiej przeszłości w kierunku wygodnym dla kół rządzących w Bonn. A ten wygodny kierunek to jest szkalowanie Polski Ludowej. Tutaj przy tej okazji
widać, że zagłada zaczyna być takim pomostem pomiędzy różnymi środowiskami, których normalnie chyba nie miałoby szansy się spotkać. To znaczy bez względu na bardzo różne podziały polityczne i światopoglądowe, w tej właśnie Walichnowski, w tej książce Izrael i RFN, no się powołać na Bartoszewskiego i tego z ojczyzny mojej. To znaczy to jest ten argument, że właśnie Polacy ratowali Żydów. Zaczyna też wspierać rząd w Londynie i polskie państwo podziemne. Tak, chociaż wydaje nam się, że to tak naprawdę nie powinno grać ze sobą, tak, że tutaj publicysta perelowski, tak, ale nie, bo chodziło o to, po prostu o to, że polskie państwo podziemne, nie tylko komuniści, również tak oni próbowali ratować. No i oczywiście te wszystkie wątki pojawią się w słynnych przemówieniach Gomułki, tak, między innymi w tym przemówieniu Gomułki na Kongresie Związków Zawodowych 19 czerwca 1967 roku. I też to jest taka fala właśnie tekstów o niedocenionym polskim bohaterstwie i tej bezinteresownej masowej polskiej pomocy udzielanej bez względu na barwy polityczne. Z drugiej strony też się pojawia taki obraz z żydowskiej bierności, żydowskiej kolaboracji. Tak, to jest też taki wątek właśnie w tym śmiennictwie marcowym, bardzo często, że właśnie większość Żydów albo kolaborowała, albo właśnie po prostu była bierna i też między innymi to był powód, dla których Polacy, którzy za wszelką cenę chcieli im pomóc, im się po prostu nie udało. I to jest taki cytat z Michała Głowińskiego, który w swojej takiej absolutnie klasycznej analizie propagandy marcowej nazwał taki właśnie blok tekstów, tekstami o żydowskiej niewdzięczności i polskim miłosierdziu. Był to w fabule marcowej wątek obligatoryjny. Niewdzięcznicy oskarżają nas o antysemityzm, a nie pamiętają, co dla nich uczyniliśmy. Tak, i to też właśnie jako mantra powtarzane jest takie stwierdzenie, że Żydzi mogli liczyć wyłącznie na Polaków. I tu mamy też artykuł właśnie prasowy dotyczący 25. rocznicy powstania w getcie warszawskim i Akademii. I też tutaj oczywiście są wyliczane wszystkie osoby, wszystkie władze, absolutnie wszyscy się zjawili, łącznie z Międzynarodową Federacją Bojowników Ruchu Oporu. Co ciekawe, no, podczas właśnie przemówienia wygłasza sekretarz generalny z Bowidu. Natomiast również mamy do czynienia z koncertem artyści scen krajowych oraz recytacją 4 wierszy niejakiego Tea Sarnawskiego oraz na końcu wykonano Dies Irae Pendereckiego. Natomiast zamknęła koncert recytacja wierszy Broniewskiego Żydom Polskim i tak naprawdę jak się przypatrzymy, gdzie przez te wszystkie lata, w jakiej formie drukowano wiersz Broniewskiego Żydom Polskim, napisane zresztą przez Broniewskiego w Jerozolimie w 1943 roku, to ładnie pokazuje właśnie, co było akurat na fali według władzy. Tak? To znaczy, państwo być może wiedzą, wiersz Żydom Polskim Broniewskiego jest poświęcony pamięci Szmula Zegelbojma, który popełnił samobójstwo w Londynie, na wieść o zagładzie Żydów polskich. I w zależności od tego, ten wiersz bardzo często był drukowany właśnie w różnych albumach, między innymi w tym albumie właśnie poświęconym zagładzie Żydów na ziemiach polskich. I w zależności od tego, co jest na fali, który jest rok, ten dopisek o pamięci Szmula Zegelbojma znika albo się pojawia w zupełnie innym miejscu. Na przykład on w wcześniejszych, tak, właśnie do 1956 roku w ogóle znikał, no bo trzeba było wyjaśnić, tak, kto to jest Szmul Zegelbojm. Potem on się pojawia, ale on się pojawia w notkach redakcyjnych, to znaczy on się nie pojawia jakby w korpusie, w tekście wiersza, tylko on pojawia się w notkach redakcyjnych, to znaczy, że przytoczony wiersz Władysława Broniewskiego poświęcony jest pamięci. Tak, i tu jest ta informacja. Natomiast są też momenty, kiedy jakby on jest przytaczany absolutnie w całości.
Zresztą bardzo często, jak Państwo zobaczą, wystarczy wygooglać na różnych stronach internetowych, dzisiaj jest dokładnie to samo. To znaczy ten dopisek o Zygielbojmie albo znika, i wtedy wiersz interpretowany jest na przykład dla stronach dla uczniów gimnazjum, znaczy teraz już świętego pamięci gimnazjum, ale dobrze, teraz podstawówki bodajże. Także to jest wiersz interpretowany właśnie na temat tego, jak Polacy bardzo współczuli Żydom. I wtedy ten dopisek na początku się znika, albo wiersz jest drukowany w całości, tak jak to zawsze było. Tak więc ten wątek też jest dosyć interesujący, widać go w takich małych szczegółach. Tak, natomiast to Państwo sami widzą, tak, że tutaj jest bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo takich różnych rzeczy, które są właśnie ze sobą sprzeczne. To, co mówiłam o tej absolutnie dychotomicznej tak wizji okupacji, dychotomicznej wizji zagłady, o tych różnych wizjach, tak, czy to jest... Tak, czy mówimy bardziej o zagładzie jako czymś, co się przydarzyło Żydom, czy to czymś, co się przydarzyło i Żydom, i Polakom, w sensie takim, że właśnie Polacy pomagają, tak, i czy to jest element jakiegoś wspólnego męczeństwa, czy to jest element właśnie internacjonalny, czy też nie. No i przede wszystkim właśnie to, powstanie w getcie, tak, czy inne wątki zbrojne, właśnie, które są jakby bardziej eksponowane, tak, znaczy niż na przykład rocznica, do pewnego momentu niż rocznica wyzwolenia Auschwitz, czy też na przykład rocznica powstania w Treblince, o której się w ogóle nie mówiło, znaczy Treblinka, Bażec-Sobibór to były do pewnego momentu w ogóle zapomniane tematy, one pojawiły się na początku, zaraz po wojnie i potem dopiero właśnie w latach 60., w 64. roku powstaje upamiętnienie w Treblince. Więc ja mówię o powstaniu w getcie, dlatego że właśnie ono jest tym naczelnym, najlepiej to widać, tak? To jest naczelny wątek. Nie mówi się o ofiarach, ale mówi się o bojownikach, którzy właśnie bądź to walczyli w obronie getta, bądź to walczyli za naszą i waszą wolność, no ale przede wszystkim właśnie jak to było instrumentalizowane i ciągle jest, tak, znaczy zagłada ciągle jest instrumentalizowana w zależności od tego, jakie są doraźne cele polityczne i nie tylko. Bardzo dziękujemy pani doktor za wykład i zapraszamy serdecznie na kolejny wykład z tego cyklu 16 listopada, który wygłosi Bożena Szajnok. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.